Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Dying Light. Ze mną jest Xanax i... Ej! O. I mamy noc, co? Było coś, że mogliśmy otworzyć zrzut. On jest na mapie. Dobra, lecimy. Chcesz go robić? Nie, jebać. Ja nie chcę umierać. Znaczy, jaką rzecz pewnie robią z tą misję, ale... Ja na pewno. Odblokowałem w ogóle fajny skill. Ale raczej ja odblokowałem odporność, żeby móc jeden strzał więcej na pysk wytrzymać. Już myślałem, żeby odblokować regenerację, ale te poziomy zwinności to się szybko wbija. O fuck, tam jest Fera. O nie, tutaj też jest nie Feral, tylko ten mutant. Jak one miały? Przemieniec. O kurwa. No to mi jest. Tam już go oni, widzę, że ciebie też, ten sam co mnie. Spadłem na pysk, ała. Ile was tu? Kuj wam w czoko. Ja jestem martwy już. Ja nie, szybko nie poszło. Poddam. Nie, stamina, biegi. Jest tak głupie, że nie mogliśmy sobie po prostu tam przeczekać. Czemu nie można było tego odpalić rano? Znaczy rano, za dnia w sensie. No bo ta gra ma swoje wymagania, przyjacielu. Za łatwo miało być? No. I dobra, udało mi się. Jesteś tam już? Tak. To B. Chłopie, no damage to zrobiłem. Jedyny damage to dałem sobie sam. Moment. Szryjcie blond, popieprzejte. To było zajebiste, Crane. Bez kitu. O, przewrócili się wszyscy. Ale tylko ci blisko, ci dalej żyją. Papieroski. Cigaretki. Dobrze, że kran nie pali. Można sprzedać. No to ja czekam, aż do mnie przyjdziesz. Stary, ja tutaj lutuję. Haha, no baw się dobrze. Ja Wleciałem do jakiejś chaty. Ja sobie ponabijam zwinność. A, 15%, bo jestem w bezpiecznej strefie. No to jak wyjdę, to damage dostaję, i tak się musimy przespać. Moment! A to musisz się teleportować, bo nie wejdziesz tutaj. O kurwa! Tutaj się steleportowałeś, skurwisynu. Trzymaj B. Dwa przemieńce na mnie patrzą, stary. Trzymaj B, maszuj B. Czekaj, bo zbieram skrzynkę ostatnią. Skrzynka ważniejsza niż życie. Nie wejdą tu. Nie wejdą! A, nie wlazły tu na czas! Przed mordą mi, kurwa, czarny ekran się zrobił. Biegacz. Level up, czyżby? Już jest dzień? O, tańcz, głupi tańcz! Porać prądem elektrycznym 5 zombie równocześnie. Pierwszy raz to dostałem. A ja nie. Jak mamy stąd wyjść? Achievementa dostałem. Kurwa, jak ja mam stąd wyjść? A bo ja już to miałem, to dlatego nie dostałem tego achievementa. Ja mam achievementa, żeby zaprosić cię do zagrania razem. A, tędy musimy wyjść, ale nie możemy stać na tych fencach. Musimy po prostu przebiec. Drewnem najlepiej. Dobra, uda się załatwić. U Raisa będzie maczeta do podniesienia. Tak? No. Ej, ten zrzut dalej tu leży. Idziemy po niego? Oj, pomóc trzeba chłopowi. Można, nie trzeba. Ja sobie pozbieram kwiatki. Chodź, pomożemy mu. No, brak go chciałem kwiatka podnieść. Nigdy go nie użyję pewnie. Dlaczego? Tu są kolce. Okej. Okay. Nie żyje. Już miałem dać za wygraną. Pieniążek. No, walec. Trzeba po trupa lecieć. Jaki portfel znowu? Przecież to tak komicznie wygląda, jak obydwoje bijemy leżącego trupa. Cieszę się, że nie tylko mnie to bawi. Już myślałem, że coś jest ze mną nie tak. Nie, my po prostu jesteśmy obydwoje pierdolnięci. No może. O, skrzynka trudna. Kurwa. Dobra, dawno nie miałem tak trudnej skrzynki. Dało się? No. Młotek. Baseball. I cakiewka z tym. I takie całkiem niezły ten baseball. Ten młotek też, nawet okej. Idziemy po tego dropa jeszcze? No tak. Okay. Tylko czekaj, bo tu jeszcze na górze jest lód. Znając życie. Musi, kurwa, każdy jeden śmieć podnieść. Śmieci są potrzebne później. Będziesz się puścić tego i to. No to ja mam tyle pieniędzy, że się mogę to wszystko kupić. Ale to nie o to chodzi, że pieniądze. Tylko tu z tego się potem robi na przykład apteczki. No tak, tylko że ja mówię, że no ja mam tyle pieniędzy, że mogę ci to wszystko kupić. Weź tu wskocz. No. O, aha, dobra, to jak przytrzymasz spację, to chyba postać skacze wyżej. Nie, tak samo. Nie, bo na początku nie chciał mi się chwycić, a jak przytrzymałem, to się chwycił. Bo czasami tak robi. Nie wiem czemu. Nie wiem, pierwszy raz tak miałem. Jeszcze nie mogę doczekać, aż wejdziemy na ten śmieszny most. Albo do wioski rybackiej, co? Nie no, wioska rybacka jest easy. O, ludzie Raisa. Gościu się siedział, ja wyjebałem po głowie 3 razy. Najgorsze jest to, że oni potrafią unikać tych kopnięć z podwójnego, z 2 nóg. Nie no, muszę uciec, muszę się schilować. On mnie zje. O, dostałem w ogóle full damage za 0. Ciekawe. Pomożesz mi? Mogę się schilować, my friend? A, spoko. Paralizator. Ostry elektryk. Nie, skraftowałem to przypadkiem. Ja pierdolę, tylko chciałem to zobaczyć. Kurwa mać. Haratacz. Apteczka, o to chodzi. Patelnia, kij golfowy, gnom. Tarcza, szmato. Maczeta standardne, to chcę. Mogę zrobić 8 apteczek łącznie. 58 damage'a, fajna. Czy mogę coś skraftować z tej maczety? Niestety nie, ale wytryków mogę dokraftować i muszę. Dobrze, nie mam, okej, dobra. Ha! Kurwa pana, to stary. Idę ich najebać teraz. Mam taką potężną broń. Nazywa się dzielnicowy. Fajna się wydaje ta maczeta. – 80 obrażeń z dzielnicowego. – Dużo. Więcej niż moja saperka. Czemu on takie uniki ma dobre? – Kurwa! No i byłem 3, okej? No dobrze, dobrze, już. Proszę się na mnie nie krzyczeć. 90 golda. Nie krzyczę się na ciebie. Dostałem 80, skam. Wcale nie tak, że miałeś większe zasługi w tej bitwie. Yeah, boy. Czemu konserwy nie mogę podnieść? Jest pakiecik medyczny. Nie wiem, czemu ja chodzę z tym, jak saperka jest better. No to jest 20 punktów obrażeń? Nie, 14. Nie wiem, kurwa, liczyć nie umiem. 14 chyba. A na tych broniach 14 punktów to jest bardzo dużo, bo jesteśmy słabymi ćpiaszkami. Co? Ząbek leżał do góry dupą, wsadziłem mu prosto w środek dupy. Nóż. O nie. Tak prosto w odbyt, stary. Powinieneś go nazwać rozsiewicza. Analny destruktor. Penetrated. No dla ciebie pychotki tutaj jak chcesz. Nie, chcę, ja idę do Raisa. Tu jest najlepsze. Ale co, głównego questa już robimy? No, nie mam innego na razie. O, jest jeszcze dwóch chłopców do zbicia. Co, co, frajerze? Co jesteś, frajerze? No, przewróciłem go. Zostaw mojego koleżkę! Zobaczymy się w Koziołkowie. Wydaje mi się, że pierwszy raz ich widzę tutaj. A w tym pociągu, z tego co ja wiem, jest znajdźka. O nie, ale ja robię samochód. O nie. Zdążysz czy nie? Policyjkę robię, czekaj. No i mamy gnata dla Wuda. O, nieźle. Dobra, ja się wyglebię. A, miałem już do ciebie. 1500 stracone punkty. Oj, jak wol. Gnat dla Dawuda znaleziony. Nie chcesz go na razie samemu poużywać? O, a teraz będzie można chyba karabin znaleźć, z tego co się orientuję. Bo pamiętam, że w misji dla Raisa była taka sprawa, że tam gościu miał... Ej, bo mnie zabił, kurwa, ten jak otwierałem drugiego policyjnego. Nie, aha, dobra, zabiłeś się, nie zdążył. Co ja mówiłem? Wracając. Że karabin będzie można mieć. No, karabin w misji dla Raisa, bo tam był taki gościu, który siedział zabunkrowany gdzieś i on strzelał z karabinu do wszystkiego, co było tylko możliwe i ja go zaprzypaliłem molotowem i brałem sobie karabin z niego. Mm. Dobra, jestem w tym miejscu, gdzie mnie zabili, ich pewnie już nie ma. No, poszli w pizdu, ale znajdźkę wezmę. Nawet zbieramy wszystkie znajdźki. Dobra. Tylko musisz na mnie poczekać, bo też chcę je mieć. On jest w tym pociągu. Tutaj jest posążek. No to czekaj, jestem obok. Posążek zombie. Ja sobie rozdam level. Poziom siły, odporność. Idealnie. Możesz otrzymywać więcej obrażeń, przyda się. Pociągu na górze, czy na dole? Na dole. Patrz, macham ci. Widzę, widzę, widzę. Zaraz to biegnę bociek. Gdzie, w tym środku? No tutaj. Gdzie to jest? No... Jest posążek zombie. Czy jeszcze coś tu było? Wytrychy razy 2. Jeszcze jeden wagon. Czyli wagon. A, skrzyneczka. Ominąłeś jeszcze jedną. No tam była taka biała chyba, nie? Czy nie? Nie, taka żółta. Skrzyneczka. A, to białej skrzynki pilnowali tamci goście. Ona zniknęła chyba z nimi. A, okej. Okay. Brak miejsca w ekwipunku. Muszę coś rozłożyć. A to z chęcią wezmę. Sporto! Jestem. Wszyscy widzą i wiedzą, kim jesteś. Podkradanie się do nich jest kiepskim pomysłem. Łatwo dostać kulkę. Życz mi powodzenia, mały. Powodzenia, ziom. Przyda ci się. Czekaj. No jak mi brakowało tego w Dying Lightie 2. Kopa? No. Najlepszy atak. O, trop kolejny. Chcemy po niego iść? Czekaj, bo chcę go zabić. A. Kawusie przy sobie miał, to dodatkowe $100. O co, chcesz iść? Nie, dobra, to idziemy po niego. Idziemy. A, masz klamkę, to możesz ich nastraszyć. Chuj tą klamkę. Ja mam do niej amunicji. Nie musisz mieć, możesz ich po prostu nastraszyć, że masz. Wystarczy, że im pokażesz i wycelujesz. Stary, ja mam pana dzielnicowego. Co mi więcej potrzebne do szczęścia? Nie wiem, wydaje mi się, że oni planem dzielnicowym to sobie dupę wycierają. 88 obrażeń ma. Dużo ma, ale... O, bez modyfikacji. Tak, no jest tu ten czopek. Gdzież? No i... A gdzie ty polazłeś? Nie twoja sprawa. O, roślinka. Gości sobie siedzi, ja mu walałem 3 razy w pysk. Czy my tu przed sekundą nie byliśmy na tym dropie? Nie, byliśmy na innym. Kurwa, feral. Spróbuję ich zrobić no damage. Stary skill musi wrócić. No kiedyś robiłem takie walki na easy. A, bo ty na tym jesteś. Na to stracie. Myślałem, że ty jest pod. Dobrze. Nie wiedziałem, że ciosa burącz zadaje chyba połowę obrażeń. Trzeba to zobaczyć, bo nie wiem, zawsze miałem wrażenie, że nie da się nim zabić. Mówisz? Nie, mi się wydawało, że da się. No jest... Ja bardzo dawno nie grałem na... Jeśli chcesz. Że, no nie, no zbieram te śmieci, ale są, dla mnie to jest syf, te bronią. Ja tylko mówię, że jeśli bym się chciał, to... Ja zawsze biorę i rozkładam. Dobra, może... O, policyjki jeszcze są. No, 3 są. No, te są otwarte, tam są 2 jeszcze. Dobrze. Dobra, otwieram. Dobra, jest otwarta i... O, klamka! Druga? No, niemiecki pistolet. Ja mam nóż rybacki. I upgrade. No, wyekipuję go sobie. Przyda się, żeby straszyć ludzi. 8 mam, bo mam do niego. To idziemy do Raisa? No można, no dobra, dawaj. Moja lewa czy twoja lewa? Moja prawa, twoja lewa. Okej. Okay. Ciekawe co, jakby ten gościu mu tak odpowiedział. Kopnąłem go z wyskoku prosto w dupę. Panie byłby dumny. Yeah. No to by byłby w niebo wzięty. No. O! Coś się pojawiło. Dawaj jeszcze to zbierzemy. Okej. Okay. O kurwa, co tam się dzieje? A to Rais. A, ja w nich celowałem. Mogę ich zabić jak chcesz. No dawaj. O, uciekli, ty uciekli. Jeden nie chce. Dobra. Nie ma głowy. Dobra, uratowani. On jeszcze żyje. No to jest ten, do uratowania. A to ten, co mieliśmy go uratować, no. Wziął go, podlepał. Mogę go butem poklepać, jak chcesz. A coś fajnego? Fake news. Fajny! Zepsuł mi. Co ci zepsuł? No tamten mi zepsuł, bo nie chciałem po nim wyskoczyć, tylko chciałem wyskoczyć i tego zombie trafić. Nie ma tak ratować chłopa, który za chwilę umrze. Dobra, trzeba iść do Raisa. Masz rację. O, no policyjka. Ty, nie umrze, patrz co zrobił jebaniec. Do kanałów się schował. Jebaniutki. O, policyjkę robisz? Kurwa nie flara, baranie. Ja się zajmę tym zębiakiem jak trzeba. Dobra. Kurwa. Już prawie? Pierdolony feral. O. Mnie też wyjebała. Aż mi tak mało brakło. Nie ma tak godzinny odcinek zrobienia jednego questa, który trwa jedną cutscenkę. No ale no musimy levelować w tej grze na razie, bo jesteśmy gównami. No, trzeba. Niestety. We trzech było łatwiej grać na koszmarze. No i ja byłem, nie wiem, świeżo po przejściu tej gry wtedy na serii, graliśmy we trzech, to też było co innego. No tu jest policyjka. Gdzie masz policyjkę? Nie feral go, nie. I karetka jest. Karetkę też się przyda otworzyć. Otwieraj, póki nie trzymam ich w ryzach. Dobra, karetka otworzona. Apteczka w karetce i tyle. Stary, bo mi się bronie psują, tak troszkę. No, ja nie mam już wydryków. Na lewo, stary. Zabiję go. Po lewej stronie jest ten, o, tu trupów. Od lewej? No, od lewej strony. Au! Kurwa. Mocno lewo? No. Dobra, widzę. Dobra, mam to. On nawet nie trzyma tego zamka, nie? Kolejna klamka i amunicja do pistoletu. Barbarzyńca i chujowy nóż. No, może być. Barbarzyńca upgrade. Przyda się upgrade. Czekaj. Upgrade tu jeszcze mała policyjka jest. A dobra, otwarta. Dobra. Można i w końcu tego questa zrobić. No ale nie ma się z czym śpieszyć moim zdaniem, no. Musimy no na trzeba razie levelować, no. No na razie musimy levelować. Później jak będziemy, nie wiem, gdzieś... Jakbyśmy grali na jakimś łatwym czy średnim, to moglibyśmy robić to ten, bez problemu, tak, ale... Tak, ale wiesz co, powiem ci tak, no bo później będziemy szli do szkoły. Jak będziemy w szkole, pamiętasz szkołę, nie? Ja wiem, co jest w szkole. Tam jest pełno ludzi Raisa, tam będzie trudno w chuj. Nie tylko Raisa. No wiem, ale wiesz, do tej... W momencie tej szkoły będzie trzeba być trochę mocniejszym. Wysłał mnie Brecken. Brecken? Ten dupek z wieży? Dobra, czego on kurwa chce? Przyszedłem dobić targu. Jakiego targu? Takiego, jakiego dobija się z Raisem, a nie z jego przydupasami. Dobra, przepuśćcie. Rais, zespałnił się chłop. Naprawdę? A. Zepsułem go. Skończył gadać, on mi się zdespałnił przed twarzą. Jak długo się przyjaźnimy, Osman? Przyjaźnimy się od bardzo dawna. Dlatego też tak mnie zaskoczyło, że chciałeś okraść mnie! Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Dam ci teraz wybór. Bardzo proste. Prawa ręka czy lewa? Lewa. Oj. To była moja lewa czy twoja lewa? Widać, że przychodzisz z wieży. Czego chcesz? Chcę dobić targu. Targu? Za antyzynę pewnie. Przycisnęło was. A co oferujesz w zamian? Hm? Ten po lewo ma lunetę z łusek. Twoją lojalność? Mm. Potrzebne mi jest... lornetkę, stary, nie lunetę. A no... Co ci powiem? Lunetę z łusek. Czy dać wam trochę antyzyny? Rozumiesz? Chyba nie mam wyboru. Domyślny. Łapka! To jest chyba tasak do trzciny, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. Brak miejsca w ekwipunku. O! Dobra, rozłożyć to wszystko. Zarazywałem już do trzciny, miałem rację. Idziemy tu? No. Trzeba znaleźć korek maczetę. Rozmawiałem z Raisem. O, handlarz. Trzeba z nim pogadać, może ma coś ciekawego. Nazwał mnie głównym zwierzę. Niemiecki pistolet 9mm. Wzmocniony łom, 98 punktów obrażeń, fajny. Ale mam lepszy, saperka jest better. Oczekiwanie na innych graczy. To jest Karim z Gothica. Krykieta. Jego ojciec zabawił się z obcami. Były tak takie plotki. Jesteś wreszcie. Rais mówił, że przyjdziesz. Jestem Karim. Crane. Amerykanin. Mam wujka w Stanach. W Teksasie. Jesteś z Teksasu? Jesteś kowbojem? Jestem z Chicago. Dobrze, panie Capon. Będziemy w stałym kontakcie radiowym. W ten sposób będę mieć pewność, że idziesz tam, gdzie powinieneś. Czyli gdzie dokładnie? Wleziesz dla mnie na wieże antenowe i powłączasz modulatory krótkofalowe. Większość moich ludzi jest zbyt wolna, gruba lub nawalona, by wspiąć się na wieżę i nie skręcić sobie parku. Jak to zrobię, dostanę antyzynę? To umowa między tobą a Raisem. Ja się nie będę wypowiadać w jego imieniu. Po prostu nie spieprz tego. On źle znosi rozczarowania. Szkoda, że nikt mu nie powiedział, że jego matka była rozczarowaniem. Chciałem powiedzieć, że on był rozczarowaniem jego rodziców. A to samo wychodzi. Może i tak. O, można się tu nawet przespać. Jebać spanko. Co? This will be end? Rękę zabrali. Kutasiarz. Zabrali rękę. Ciekawe, czy można ją znaleźć gdzieś za płotem. Ile masz już minut? 29. To dawaj jeszcze zrobimy tą wieżę. Dobra, my friend. Znaczy spotkamy się z Giery. Kurwa. Jest suko. Serio? No szybko poszło. Dobra, ja się zdespawnię, czekaj. Okej, jak chcesz. Ja nie będę narzekał, nie mam nic przeciwko. I tak się w tym pomieszczeniu Raisa, znaczy tych kilwe i bazie Raisa zespałniłem. Dokąd ty leziesz? Ominąć zombiaki po prostu. No co się boi? Nie boi, tylko po prostu nie chce mi się z nimi jebać. O! No nie. Zrobię budzik mi z klikiem. No dawaj. No. Gdzie mam wejść, bo... Aha, zadanie specjalne, czekaj. Zadania, układ z Raisem. No, tutaj. No przecież jestem obok! Zepsute. Crane. Raportuj. Spotkałem Raisa. Nie ma wątpliwości, że to Sulejman. To psychopata. Z bezwzględnego polityka zmienił się w pieprzonego wataszkę. Czy wiesz, że pracujesz dla nas? Nie, wziął mnie za kolejnego gościa z wieży. Właśnie odwalam za niego brudną robotę, za którą ma mi dać antyzynę. Zrozumiano. Dalej wykonuj jego polecenia. Pamiętaj, potrzebujemy tego pliku. Super. Bez odbioru. Dobra, cudownie. Okay. Dawaj, lecimy od razu jeszcze po ten. Tylko 200 metrów na piechotę, szybka sprawa. Czy odblokowujemy kolejną strefę bezpieczną? Jesteś gotowy? I. Chciałem mi spać. Dokładnie mam zrobić. Komunikacja radiowa nie działa najlepiej w strefie kwarantanny. Te modulatory wzmocnią sygnał, pozwalając Raisowi... Dobra, nie, jednak nie. Tam jest ten duży z młotem. Nie tylko Rais, ale go nie ma w środku, strefa jest na budynku. Ale cesarz musi... Dobra. Zróbmy to, o, tutaj. Jak ty zabiłeś tego grubasa w prologu? A, mam swoje metody. Nie zabiłeś go, tak? Oczywiście, że zabiję. Skocz po tej głupiej taksówce. Co jest z tobą nie tak? Dobra, na to będzie maczeta, bo szkoda mi lepszej broni. Co? Ty widziałeś, jak on latał po mapie? Nie. Czyli u ciebie on nie latał po prostu? Gdzie wiem, ta koleżanka śmierdzi. Stary, to było przekomiczne. Ty go biłeś, a on odlatywał na pół kilometra, a potem się spałnił dalej z powrotem. Nie wiesz co, on u mnie próbował mnie ugryźć i się odsuwał. Ale to mówię ci, jak to u mnie wyglądało. Ty go uderzasz? I wtedy on odlatuje na pół metra. Uderzysz go jeszcze raz, odlatuje na kolejny kilometr. I tak w kółko. Dobra. Trzeba stąd uciekać. Trzeba kończyć. Dokładnie tak, Michael. Dlatego grubasa zabiłem beczkami w prologu, jak coś. Ja, aha, u mnie przeżył, musiałem go bić bronią. Dobra, ale to będzie koniec. Jestem przy pierwszej antenie. Jeśli antena nie ma zasilania, musisz je włączyć. W małym budynku u podstawy nadajnika znajdziesz łącznik. Skąd on to wie? Jeśli to wie, to czemu sam tu nie przylazł? Bo nie chcę umrzeć. Tu trzeba podejść, stary, na dół. Trzeba wejść do tej burzy, trzeba... Walić beczki, chodź, patrz. Trzeba tu po prostu podejść i kliknąć szybko E. Ależ... Kurwa! O nie! Super. Przeżyłeś? Xanax. Ty to przeżyłeś? Jeszcze żyję. Dwie beczki przeżyłem. Ja umarłem od tego wybuchu. Ja dwie beczki właśnie przeżyłem, stary. O kurwa, feral! Chodź tu, klikaj szybko E, stary, my friend. No czekaj, no bo ferale mnie nie gonią. Jeba tego ferala, kascenka się włączy. No i chuj. Przyszli. Zabijemy ich najpierw. Spokojnie. Nie, no. Ty to robisz specjalnie. Exp. Ja wiem, że ja jestem graczem Gothica i w ogóle exp to sprawy, ale bez przesady. No, potrzebne wytrychy. Nie, no robię to dlatego, że zajebiście wygląda w tej grze, jak komuś uszkodzisz mózg na przykład. Szkoda, że w Dying Light 2 nie gramy. Jeszcze raz? Szkoda, że w Dying Light 2 nie gramy w takim razie. Tam wszystko nie wygląda tak fajnie. Mi się podobało. Mi się nie podobał Dying Light 2. Zasysał kompletnie pałę. Ale i tak był lepszą grą niż 70% gier o zombie. Być może, no ale Dead Island 2 better. Nie, no Dead Island 2 mi się nie podobał, stary. Czemu? Za bardzo liniowy. Nie mi się podobał. Ale jedynka też była liniowa mocno. Ale jedynka miała open world, a tam miałeś korytarzowo. No ten open world był taki open, że... Nie, no w jedynce był całkowicie open. No ale tam nic nie było. Ale tego kutasa możemy zostawić, chodź. Okej. Okay. O nie. Uj. Guma plujka! Fenrir by się ucieszył. A to cię tłumaczy. Właśnie się na mnie zżygał. No, w trakcie uniku mnie trafił? Serio? O nie. Dobra, włączone. Włączone. O, on powiedział to samo co ja. To był mój tekst. Kurwa. No, zajmij się tymi, a ja się zajmę tym dużym frajerem. Ja już wchodzę na górę. To jest gra, w której należy zombie unikać, a nie się z nimi bić. Kurwa! Właśnie z tego powodu na przykład. Dobra, wiesz co? Zaraz to zrobię inaczej. Rozwij. O, skrzynka to była. Super. No, a tam na dachu taka czerwona. Tak. No, no widziałem ją, ale nie miałem wzroku. U, młotek w niej był. Fajny młotek nawet. Na pewno nie lepszy niż moja superka. Pewnie nie. Ale zawsze coś, nie? The Walking Dead, jak to się nazywało? Ta gra The Walking Dead, co wyszła. Destinies? No, to jest dopiero gra, chłopie. Stary, Jest takie gówno. Ja nie wiem, kto myślał, że to się sprzeda. Bambiki. Znaczy sprzedać się może sprzedało, ale... W 10 egzemplarzach. I tak pewnie poszły zwroty od razu. No ta gra tragiczna jest. A były oczekiwania fajne. I poleciał. Muszę użyć strzała jak coś. Ktoś się odjebał. Strzeliłem. Podniesiesz mnie? Nie mam jak. Karim, ktoś zdążył to rozebrać na części. Nie ma do czego włączać. Chyba zabiłem tego czerwonego. Nie. Skoczę mu na łeb. Kurwa, nie trafiłem. Podniesiesz mnie? Ej, jest to obok! Wiem, podnieś mnie, please. Nie stać mnie na kradzenie, na tracenie. Gdzie to są jakieś 9, worki na świeci? 8, 7, Cześć, biegnę. 3, 2, 1. Dało się! Nie, już mi się zero wyświetliło, ty. O, zdech! Młotek trzeba zabrać. O ja pierdolę. Namnożyło ich się tu znowu. I znowu padłem. Też chciałem go przeszukać. Wrócisz po mnie? Moment. Och, jak dobrze. 127 dala, fajno. Czekamy! Dobra, to jest chyba dobry pomysł, żeby zakończyć ten odcinek. Tak, więc zróbmy to, my friend. Póki żyjemy! Trzeba zrobić licznik zgonów, ale nie chce mi się. Dobra, to będzie tyle. Wbijcie na kanał Xanaxa. Pa. Do widzenia.